Dziękuję bardzo. No, drewno opałowe z lasu też jest pewnym rozwiązaniem i tutaj Lasy Państwowe wyszły naprzeciw. Oczywiście jest to przekręcane i złośliwie interpretowane, ale lepsze jest drewno opałowe z lasu niż kule gumowe na górników. Także przypominam, uderzcie się też we własne Panie piersi. Przewodniczący, ja przypomnę, tak, bo ja wiem, że zapominacie, 7 lat rządzicie, macie własną prokuraturę. Czy ktoś potwierdził te brednie o strzelaniu do górników? Niech mi pan powie, czy prokuratura Zbigniewa Ziobry od 7 lat... Zapytamy ich. To niech pan zapyta prokuraturę, czy ktoś złamał prawo, czy ktoś został skazany za to, jakimkolwiek w procesie, czy był jakiś akt oskarżenia. 7 lat rządzicie. Ja nie wiem, czy wyście o tym zapominacie, wchodząc do Sejmu. No wiemy, że jest doktryna Neumanna i nikt wasz nie będzie Moja doktryna jest dość, moja doktryna jest dość prosta. Trzeba odsunąć od władzy ludzi, którzy ręcznie sterują prokuraturą. Nie został skazany, no bo pan jest tutaj najlepszym do tego, albo najgorszym adwokatem do tego najlepszym typu przykładem, wynurzeń. Panie Przewodniczący, najlepszym przykładem są dzisiaj sądy, głos, które działają znacznie wolniej pod Zbigniewem Ziobrą. W pierwszej turze, no bo już jeżeli nie, to gości zapraszam. Wywołani górnicy, bardzo proszę.